Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj jest niedziela, 22 wrzesień 2024. Fajna data. Już z nagrania z naszymi gośćmi poznaliście Leszka. Przywitaj się. Witam wszystkich oglądających. Leszek już się przygotowuje pomału. Za chwilę idziemy w hipnozy, idziemy po informacje. Jesteś napięty? Nie, jest okej. Okay. No, piesek grzeje. Jestem jak uczeń pierwszej klasie. Wiedzę ma niesamowitą. Zobaczymy, co przyniesie nam jeszcze stamtąd. I byliśmy dzisiaj na Białej Bazie. Ale to nie jest dla publiki. To byliśmy wszyscy, tutaj byliście też obecni. Tak. Krzysztof siedzi tam z tyłu i przysłuchuje się. Dlatego pokazuję, bo Leszek będzie szedł. A jeszcze zapomniałam, jak na nagraniu powiedzieć. Ja już o tym mówiłam. Zapraszałam, to jest pan Leszek z Polski, który właśnie szyje lniany z prawdziwego lnu i no, w różności ma różne zamówienia, to nie wchodzimy w to, ale już prywatnie nie przyjmuje, bo pomału szykuje się na emeryturę, tak? Tak. Także jego potęga będzie albo przekazana, albo zlikwidujesz, zobacz jak to się rozwinie. Ustępuje miejsca młodszym. Młodszym. Robimy tak, jak każdy powinien. Stary na bok, młody do przodu. To jest, no, mój piesek chce do mnie, się rozkładają. Także przekażemy Wam tylko informacje ogólnikowo, które Wam możemy przekazać z Białej Bazy. To właśnie chodziło o te zalania Polska i poboczne kraje. Czy to natura to oddała, wiecie, natura dopiero na wiosnę oddaje, jak śniegi topnieją, tak, a nie, że przychodzi znienacka teraz jeszcze o tej porze, jak się szkoły zaczynają, dzieci do szkoły, tego nigdy nie było, tak. Chyba, że jakieś potężne musiałoby być, jakaś nawałnica, która tam woda stanęła na łąkach i to wsiąknęło, to było. Tak, tym bardziej jest to w okresie zbiorów. Zbiory, właśnie. I tutaj Izabel wszystko przekazała, oni mają te informacje, wiedzą, co się dzieje. To nie koniec. To nie koniec. I to jest właśnie tworzone przez ciemnych, przez ich technologię. Ta technologia jest nie tylko ukryta w miejscach globalnie pod ziemią, ona jest tak samo nad nami, jest w powietrzu, jak ona powiedziała, jak w Nazracie, to niebo, tak? Tak, i to jest ukryte. Etta cały czas, ludobłoskie, walczy z tym, żeby jak najdłużej przetrzymać. A tu chodzi o to nieszczęścia, co są właśnie głównym celem jest. Te nieszczęścia wywołują w ludziach tragedię, smutek, załamania. I to właśnie to są dusze do przechwytywania. Oni chcą jak najwięcej dusz wychwycić właśnie w tych tragediach, a Eta walczy i oni próbują powstrzymywać. Ale to już jest końcówka, bo przeprowadzka jest w toku, tak? Tak. To nie tylko na naszej planecie, to jest na innych planetach, gdzie ciemniej właśnie już się rozgnieździli, rozpanoszyli. No, to tajfuny w USA i gdzie indziej, trzęsienia ziemi, to jest ich robota. Po prostu mówię ich, wiecie kogo, nie? Także oni to prowokują po to, żeby idzie w kierunku zniszczenia. Co Izabel przekazała? Najważniejsze, a ty powiesz gdzieś, to już tam słyszałeś o tym, nie? Że wszystko, co jest materialne dla nas, chodzi o technologię, o komórkowe komputery i to wszystko, co nas otacza, ciuchy, buciki, fryzjery, że to będzie dla nas nieistotne, dla ludzkości, która jest, będzie najważniejsze tylko woda do przeżycia i trochę pożywienia, szukanie. Tak? To, co powiedział Jezus kiedyś. Tego ja nie wiedziałam, Leszek właśnie... Nie zbierajcie tego, co tu na ziemi, bo przychodzi rdza i mol. A dzisiaj jeszcze przyszła powódź. Zbierajcie to, co w sobie. Wiedza, informacja. Wiedzę, informacje. Wtedy właśnie będą... Stajecie się silniejsi, mocniejsi. Także będzie też między ludzkością walka o przeżycie, znaczy się o byt. O byt. Nie o materialne rzeczy będą absolutnie nieistotne. Też przekazała, że ten napływ tych ciemnoskórych, powiedzmy nazwie, tak, bo nie będę, co Europę zalewa i nie tylko, bo przecież USA mają to samo, tak. To chodzi o, też to było zorganizowane po to, że chcą oni zislamizować kraje, czy połacie, czy jak to. Islamizacja Europy. Jak? Islamizacja Europy, bo to Europę i tak dalej.
W Ameryce chyba tam nie dadzą rady, ale tutaj z przyzwoleniem rządów naturalnie. I to ma dojść do tragedii ludzkich, ale co to będzie? Mordobicie, rzeź i tak dalej, bo te religie właśnie o tym tworzą, nie? A co wy znacie, co znaczy islamizacja, tak? Burki dla kobiet i nic nieważne, mężczyźni ręce w kieszeniach i maczety w ręce, jak to się mówi, tak? To już są te rzeczy, które my żeśmy nie znali, to się dzieje. I to było wszystko tym zamiarem, oni mają się rozprzestrzeniać, ma być... Demolka. I to chodzi o białego człowieka, tak? Tak. To chodzi o białą cywilizację, wytłuc białą cywilizację. Na tym to ten plan tych ciemnych, pytałam się, bo tam był przekaz, że jest przekaz, no informacji, żeśmy to posłuchali na jednym tam portalu na YouTube, że właśnie ta cywilizacja, która tu zeszła i oni zarządzają tym wszystkim, ci rządzący tą planetą, tak, że mają siedzibę na Samoa, to jest wyspa Samoa, nie? Ale Izabel powiedziała, nie, to jest przykrywka. Tam są tylko stamtąd, idą z tego miejsca po prostu informacje, rozkazy, ale oni w rzeczywistości są w innym, ponad nami po prostu cieleśnie tam nie siedzą. To jest tylko może na jakieś tam spotkania czy coś tam. Także oni ich nie mają tej siedziby fizycznej, żeby ich zniszczyć, żeby poszło coś, co rozpierdzieli wyspę na cząstki, jak się mówi, to nic nie da, bo ich to nie trafi, tak? Pytaliśmy się o... Przypomnij mi, albo zeszyt z kawy, daj mi zeszyt, gdzieś tam leż. To chodziło o to dla was. Także nie oczekujcie, no ja to nie... Pozytywnego coś było w tym? Tak, tam... Czy informacje były takie, jak my mamy się zachowywać, żeby... Jeden drugiemu pomagał, wspomagał go. Tak, tu nie chodzi o materialny stan, tylko o... O tym być człowiekiem, rozpoznać siebie. Mi Izabel powiedziała, każdy przychodzi z wiedzą w sobie, ma informacje, bo jest przygotowany na sytuacje, których go mogą oczekiwać albo oczekują. Tylko, że właśnie to, co się dzieje, to już o tym mówiliśmy, że to jest przykryte oddzielanie, oddziela się istota od umysłu ziemskiego, umysł ziemski jest zachwycony tym wszystkim, co dookoła, tak? I ta informacja po prostu nie przenika do umysłu ziemskiego, żebyś wiedział, na każdą sytuację jest wyjście, tak? Ta wiedza, jak się zachować, jak tego uniknąć, jak wyjść z tego i tylko garstka ma... Po prostu ludzie muszą mówić prawdę, nie należy manipulować informacją, bo jeśli manipulujemy, sami siebie manipulujemy. Tak. Prawda. Jaka jest, taka jest mówić prawdę się zamknęło. I być w tej prawdzie i wtedy poczujecie się lepiej. No ale kto mówi prawdę, ten się boi. Tak, dużo jest zakłamań i kłamstwa po prostu są radosne. Bo dają nadzieję, a nadzieja jest matką głupich, tak? Się dobrze czujesz, bo to obiecywanie, to słodzenie, to jest naturalnie, wiecie, od kogo to pochodzi, czym są ludzie karmieni, a prawdy się boją, każdy unika prawdy, tak? Ja zawsze mówiłam, lepiej żyć w prawdzie z wielkim krachem, albo żyć w kłamstwie, cały czas w krachu żyć, tak? I na tym to polega. Także będą przyjaciele, będą ze sobą, jak to się mówi, skłóceni, będą się nienawidzić, powiedziała Izabel. Tak doprowadzi właśnie ciemna strona i tę sytuację, że nie będzie jeden drugiego wspierać. Tutaj jedyne, co wspiera, to źródło boskie Atta czy Etta. Ona Etta mówi i ja przekazuję tak Izabel, że są Etta, nie Atta. Dobra, to jest... Każdy wie, o co chodzi, że cały czas na wysokich obrotach są, żeby jak najwięcej jeszcze przytrzymać, nie da, żeby dusze się nie wkręciły w ciemne sidła, tak? Bo Eta chce, źródło boskie chce powrotu swoich świetlistych istot, dobrych ludzi, tak? Tej dobroci, bo kto idzie w nurt ciemnych,
no nie mają zasięgu, a tym bardziej powiedziała, to tak było przykre, nie? Że na wysokich obrotach są, bo to nie tylko na naszej planecie, bo na innych planetach rozrabiają, że oni teraz właśnie te dusze, które odchodzą właśnie w tych zjawiskach polodowych, w tym wojnach, mówiła o wojnach, to jest tak samo no, sztucznie wyłudzane, żeby jak najwięcej to chodziło do zabijania, a tam są zabijani, gdzie jest rozpad, nieszczęście, to ciemni se pazurami zgrabiają dusze, no bo oni budują swoje Świata. Satana źródło i oni chcą wypełnić duszami naturalnie, tak. I no jest, dzieje się. Walka jak na górze, tak na dole, tylko się nie dać po prostu, mieć zrozumienie, wyciągać ręce jeden do drugiego, pomagać sobie, grupować się, wspomagać siebie, bo pojedyncze jesteś, będziesz całował ślady człowieka, powiedzmy. Taka jest przepowiednia. Tak i no przykro mi, że musimy te informacje przekazać, dlatego nie będziemy publikować tego całego nagrania, bo ja tylko powiem ogólnikowo, byłeś przy tym, powiedzieliśmy o migracji, co powiedziałam, no i o właśnie tajfuna powodzie, to było najważniejsze, co chcieliśmy, właśnie pytacie się o to, to były odpowiedzi na wasze pytania, no i jeszcze tam dodatkowo, co przekazała, dlatego oni się tam nie boją, tak, oni są już przeciążeni właśnie z przyjmowaniem dusz, nie tylko człowieka, zwierząt, tak, wszystko ma duszę i oni rozprowadzają na ich obszary, tak? Na ich planety. Także jest nawałnica w tej chwili, dla nich na wysokich obrotach pracują. Tak? To jeszcze... Oj, mucha, ciego, wyknie muchy. Jeszcze chcę powiedzieć, że Ziemia jako planeta nie jest agresywna. Ona tego nie produkuje, ona tego nie wytwarza. Ale już jest bardzo osłabiona, powiedziałam. Tak, jest osłabiona i już nie daje rady bronić się, bo są na to sposoby. Ziemia ma taką energię, że może sobie poradzić, ale jeszcze ludzie demolują swoją energetyką tą planetę. Myślenie. Niszczenie też można spowodować przez myślenie. Jeszcze jedno właśnie z tymi energiami. Te energie schodzą z ETA, tak? Wspierają nas i w ogóle o planetę już, o ludzkości, to ludzkość już ma tą wiedzę, już tyle razy mówiła, rozpoznaj siebie, kim jesteś, tak? Tu chodzi o tą planetę, bo ona musi, nie może być rozwalona, bo będzie przejęta też kiedyś przez ETA, tak? Bo tak. Ten cały obszar on będzie wymarły i przejmuje ETA, przekazywali źródła bazy i wtedy w jasności i się powiększa, rozszerza się ten cały zasięg, ale mówiła, że jest bardzo odczuwalny, bo każdy z nas, człowiek ma inaczej ciało fizyczne zbudowane. Tak. Każdy ma inne DNA, każdy odbiera inaczej te energie, które schodzą. Ona mówiła o bólach głowych, migrenach, boleściach. Stawy, bolące stawy, nie wiadomo skąd. Właśnie my tak przyjmujemy, ale każdy inaczej. Nie ma, że ogólnikowo wszyscy stawy siadają i idziemy na kolanach. To nie jest tak, nie? No, stany, a co nawet agresję mówiła, nie? Wywołuje, nawet agresję wywołuje w ludziach ta energia, nie? W zależności w jakim stanie ty jesteś, w jakim rozwoju jesteś. Jeżeli wiesz, kim jesteś, przyjmujesz to, my się cieszysz na to, mówię, to są te zmiany. Odczuwam tę energię, tak? A nie, że lecę po tabletkę, bo mnie głowa boli, bo mnie stawy bolą, czy jęczenie. Jęczenie tu już nic nie da. Trzeba było jęczyć dużo, dużo wcześniej i skupiać się, co zamieć i naprzeciwko nie jakieś tam demonstracje z chorągiewkami i tamtego, bo wygonimy kretów z nur. Nie, tak to nie działa. Te demonstracje wszystkie są tak samo organizowane przez organizatorów, które dla ciemnych, bo to nic nie zadziała. To jest tylko, no potwierdzisz, ja mówię od siebie. Pokaz głupoty i agresji. No, tylko tyle. Tyle a można druga powiedzieć. Strona wypałkuje, wygoni gazem, posika i tyle było i nic nie było. I szkoda waszego zdrowia, waszych nerwów, właśnie agresja. To jest produkowanie też energii dla ciemnych. Bo to jest taki bunt, nerwica, wykrzykiwanie tam tego i dobrze, no, nawet ci nie przyjdziesz, bo to żaden nie jest spacerowy, przyjemny ten, tylko to jest w tłumie, który tam się gotuje, jakąś energię wytwarza, a ciemny to jest dla nich. Żadna demonstracja nie odwróciła uwagi od ciemnych, czy jak to się mówi inaczej, czy stworzyła przeciwność. Tak. Oni tym dobijają nas, a sami zyskują.
Jak ja, jak zaczęły się te właśnie te demonstracje tych ciężarówek w Kanadzie, jak ja powiedziałam od siebie, że po tym zostanie smród, brud i ubóstwo, jaka była, jakie wypowiedzi, jak atakowali mnie. Stało się, stało się. Ci wszyscy kierowcy zostali zniszczeni, konta pozamykane, ich te traki zostały zabrane, tak? I po każdej demonstracji, obojętnie w jakim kraju, tak? Są pogazowani, popałkowani i tyle ich, tak? A jeszcze wymacają kto, to im też tam szkodzą potem prywatnie i tak dalej. Na tym to polega. Także ja zawsze mówiłam, całkiem inaczej by było, jak zaczęło to się tworzyć na początku. Ja mówiłam, jak nikt się nie znalazł, nikt. Są organizacje i są i tacy, komandosi, nie komandosi, a coś tam tako, nie? Zorganizowali się? Nie. Wszystko czeka, oni mają pieniądze, mają płacone. Tak samo jak lekarze. Ile podostawali tysięcy, oni se żyją dla siebie. A że wytłukli narody, tak? Oni tylko od dupy im zwisa. I teraz jakby w ręce dali następne tysiące, oni są gotowi dalej iść. I to powielać, niszczyć. Powielać, niszczyć. Jednostki, całe rodziny. Gadzie, to są gadzie przejęte, ich umysły są już gadzie i oni to robią. Człowiek nie odgrywa żadnej roli. Róbcie zakręty, jak macie jakiekolwiek problemy, róbcie zakręty właśnie od białych kitli i na tyle. Tyle jest natura jeszcze nam dostarcza, że możemy, wiadomo, tam gdzie musi być operacja, jedyna jest chirurgia, która się rozwija. Reszta zapomnijcie, wysyłają was do tych sklepików, gdzie oni mają na wszystko. Od sraczki, bóle głowy, na wszystko mają, że będzie wam sprzedane, tak? Na tym to polega. Zrobili chorych ludzi, a my w rzeczywistości nie jesteśmy chorzy. My jesteśmy chorzy od wmawiania nam chorób. Jak teraz słyszałam, że obniżyli, nie wiem to w Polsce, bo w Niemczech nie słyszałam, albo tutaj, badanie ciśnienia, tak? Tak. Zmienili normę. Kiedyś mówili normalnie było 120 na 80, ale 160 na 100, czy ileś to było normalne. W zależności od wieku, od tego co robisz, od twojego wyczerpania fizycznego, czy tak. Tak. A teraz, teraz obniżyli na 110 czy 115 na 70 chyba. Już jak masz to ciśnienie, od razu tabletki dostajesz, za wysokie jest. No to przecież pojebańcy są, co z wami robią. Jeżeli w to uwierzysz, no to jesteś ich stałym klientem i będziesz zrobić z siebie słonia, bo tutaj ja mówię to o mężczyzn, bo wyciągniesz puste kieszenie, to będą uszy od słonia i jeszcze otwórz rozporek. Będzie słonią. A może trąba zginie? Dosłownie. I w tym kierunku to idzie. Nie tylko baranów zrobili z ludzi, teraz jeszcze słoni porobią i tak dalej. Te sakiewki, co macie, pieniądze, zaopatrujcie się. Ja powiedziałam, suchy, trwały pokarm, to nie zginie. Dobrze opakowane, zabezpieczone. Są pojemniki plastikowe, potem to wszystko puszki i szkła, szklane, nie plastiki, w szklanych, Simone akurat. W szklanych, żeby były, macie kompoty, zaprawy, zabezpieczajcie się, mąkę tak samo, wszystko jest możliwe. Nie zanoście kataniarzom pieniędzy, dbajcie o siebie, im oni z brzuchami tak chodzą i się wyśmiewają i właśnie żeśmy mówili, co w ich jest po prostu garach siedzi, jak to powiem, tak, nie dajcie się, właśnie to jest zwiedzenie ludzi, do dzisiaj no, są źli, że ja mówię kataniarze, noszą katany i mówię kataniarz, bo to jest moje prawo, to jest moje słowa, tak? No, jak ja jestem sukienkowa, będą mówić na mnie, czy jakaś tam, mówią blondynki są głupie, jestem, głupia nie jestem, no ale, no, dobra jest. Ale to nie jest, są blond włosy, są białe włosy. No białe. Białe, nie blond. Białe, no. Także, widzicie, to jest, nieraz ja mówię, że ja jestem agresywna, nie jestem agresywna. Emocjonalna, to jest różnica, agresji nie mam w sobie. Także miała agresję, to by tutaj żadne zwierzę do mnie nie podeszło. Na ten moment to jest informacja dla was, to nie, to jest u nas i to jest prywatne do naszego wglądu, żeby nie zapomnieć tego przekazu. Także pamiętajcie o tym, intensywnie jest źródło boskie,
może niektórym się nie podoba źródło boskie, bo to Bóg z Bogiem nie ma nic wspólnego. To jest po prostu... Źródło życia. Źródło życia i istnienia i rozwoju. Wszystkich istot, nawet i drzewa w tamtym pochodzą. A na nowej ziemi to wszystko jest tylko w pierwotnych informacjach. Znaczy, że ja tam byłam, myślę, żeśmy rozmawiali, nie? Tak. Ja tam miałam ochotę ukraść to jabłko. Nawet ta ziemski rozum się, żeby to jabłko zerwać. I to mówię, nie. To byłam w tym pierwotnym raju, mówiłam wam, to jabłka takie w rękę, a winogrona to... To nie chodzi o całą kiś, to o jednak wziąłam to na ręce, takie były, jedno... Nie? Jak śliwki. Jak wielkości śliwek, śliwki, albo węgierki, albo i większe. I zapach, piękne. I pachną. I czułam, że jestem obserwowana. I co wziąłam w rękę, miałam tak ochotę... Jedno, od razu ta ochota odchodziła, wiedziałam, że jestem, no właśnie takie rzeczy zawsze są na początku, tam gdzie powstaje nowy wymiar, to wszystko jest odtwarzane, to wszystko jest. I to czeka na nas. I to czeka na nas. Czeka na nas. A no może na osiołkach będziemy jeździć, czort wie. No ale to wiesz, na osiołka tylko jedna osoba. A byś chciał dwie? A to ja jedna będzie nas za sznurek trzymać. A, to co prowadzi, no to tak. No to jest, trochę musimy radości też podtrzymać. Nie tak? Można się nie smucić. Nie możemy smucić. Ona, kuska wczoraj umarła, nie? No, jedna odpłynęła. No, żeśmy byli już, byliśmy u Perysa, już tam była, nie? Nam kot jeden tak samo odszedł. No Stanie płakał przy kusce, nie? Jej towarzyszył do końca, próbował reanimować, nie? No, płakał naprawdę. Było aż mi tak przykro, chociaż mi też było przykro, nie? Ale... No tak jest, ale dostaliśmy, żeśmy ją zawieźli do koziarza, gdzie on, jak to się mówi, co się robi z ciałem? Utylizuje. A nam mówi, odeszła wam, nie? I to tu nam dał drugą. Piękną kozę, jeszcze ma 4 miesiące, mówię, masz tutaj. Bez zapłat, widziałeś? Byliśmy, tak. byliśmy nie u Hiszpanów, prawdziwej hiszpańskiej haciendzie. Haciendzie, tak. Byli przywitani. Otworzyła od Angel, jego żona, nie? Ampora, otworzyła... Amparo, przepraszam, Amparo. Otworzyła, ja nie wierzyłam, whisky 70... Koniak. Koń. 80-letni koniak. 70 lat. 70 lat, bo jej rodzina produkowała ten koniak, tak? I to zostało w dziedzictwie. Tak. I dla nich specjalnie otworzyła, ale mówi, tu jest troszeczkę tam bokiem. Mówi, chciała sobie też wlać kieliszka, nie, z mało ochotę wypić. Nie dała rady z tym korkiem. I tam gdzieś tam dziubała, mówi, brała kawałek chleba i sobie wyklapiała na chleb i jadła. Żeśmy się śmiali. Też z Polski żeśmy zawieźli, nie? No, taki narodowy polski trunek, no. No, wiecie jaki, nie? Hiszpan był zaskoczony. Od razu otworzył butelkę i sobie wydutkał, nie trochu, ale mu smakowało tą butelkę, no. Ale kiedyś... pierwszy, czym was przywitali pierwszym? Trunkiem? No dał nam mleko. Kozie mleko. Żona przyniosła szklanki. I do koziego mleka wlaliśmy ten koniak. Oni piliśmy kozie mleko z koniakiem. I spróbujcie. Koniak, jakie to zdrowe jest, jak tak? Się dostaje informacje, to wy nawet pojęcia nie macie. No. No także pijcie mleko z koniakiem. Dobry bimber, powiedzmy, nie? No, bimber też, bimber. No nie, żeśmy zawieźli, nie? Od ciebie, jak nie, to się nie, to był pan Tadeusz. Nie. No, ta ale w butelce pana Tadeusza. A, no dobra, ja wiem, o co chodzi, dobra. Także my mamy, mówię, żyjemy z Hiszpanami, widzieliście, nie? Mamy dobre stosunki. Tak, ludzie otwarci. Przyjaźni, przyjemni, tak kiedyś byli Polacy. I dbają o swoje, nie wchodzą... Ale jak skromnie mają w domach. Tak. Jak wejdziecie, to naprawdę jest atmosfera, czujcie... To jakaś szafa, nie? Nie ma jakichś tam serwisy, talerzy, tak. W samym stanie. Oni pierdzielą na to. To są ma domy... talerz, ma szklankę, ma ten, wie co ma, ale tutaj... To no. Są domy dla ludzi, a nie dla mebli, nie dla wyposażenia. Tam nie ma ogrzewań, tak jak z damy, tak. Tam są otwarte kominy, nie? Widzieliście? Jakie zdjęcia porobiliśmy, widziałeś pierwsze w życiu? Dynie... No, miała z 80 metrowe, no. Że udźwigniesz, no...
takie są, takie ATT to są też potężne, nie? Tu nie ma żadnej chemii, wszystko jest naturalnie, widzieliście. Winogronu mogli też pojeść, winogron zarośnięty, nie wszystko, wszystko jest. Figi z drzewa prosto. Figi, no coś wspaniałego, nigdy nie widziałem, nie jadłem figi, ale... Ale korzeń pierwszy raz na, ramionach no. Miałeś w życiu, czy już poniosłem, miałeś? Nie, tą kozę nosiłem, ale nie kozę. Kozę nam do auta nie jest na ramieniach. Koza mu by trzeba byłem jak, ten prawdziwy pasterz. No. Znalazłem zaginiony poziomek. No, ja mówię, nałożyli Jezusowi barana, zrobili z niego barana, tak. Ale... A co by kozła? Kozio upiany. Dobrze, ale... kochani. Tak musi być, no. No. Jakaś radość musi być. Jeszcze parę dni mamy przed sobą. Do Polski zabierałem, bo nie są samolotem, są dużym autem, nie? Drzewa papaja. Tak, awokado drzewa. Zabieram drzewa i otwieramy plantacje papai i bananów. Mamy pełną, bo u nas to rośnie, nie wyrasta samo. Palmy. Palmy. Tak. Palmy. Takie wielkości, a sobie jeszcze trzy musicie jeszcze wykopać, tutaj pójdziecie wykopać. Także. Zabiorą sobie pomarańczy, papaja, co jeszcze tam, arbuzów, melonów. Melony tak. Melony. I co? Argentyńską wołowinę. To się nazywa argentyńska, bo to jest specjalna odmiana woła. Jedli steki, nie? Powiedz. Wspaniałe mięso. To jest stanie specjalista. Czyste, bez żadnych dodatków. Nie ma żadnych przypraw, to się wspaniałe. Tylko na oliwie. Na płycie, specjalne tak. Takie do smażenia mięsa na dworze, nie? I do tego kozie mleko. I to jest masło w ustach, jak się rozpływa. Tak. Przez dwa dni, nie? Żeście jedli. Dzisiaj mamy... Pieta będzie robił paję w tym czasie, jak my pójdziemy w podróż. Bo ja nie dam rady. Czas leci. Kończymy. Pieta pokazuje. Już czas leci, dobra? Dobra. Dziękujemy za Pieta, spotkanie. Pieta, wiecie, organizator. Dziękujemy wam za wysłuchanie nas i zadbajcie o siebie, o rodziny, wyczujcie, kto dla was jest przyjacielem, a kto odchodzi, bo to się już dzieje, znika z waszych przestrzeni. Książka. A, teraz tak, za kurtyną tęknie życiem, moja książka, Leszek zabiera ze sobą, z moim autogramem i będzie sprzedawał, będzie wysyłał w Polsce, tam dla Polaków. Ile byłeś? Ile to było? Tam 55 zł. 55 zł plus wysyłka w kopertach, nie? Tak, w kopertach. Zamawiajcie u niego, nie wiem ile weźmiesz, 50, 40? No weźmy 50 na początek. Dobra, bo mam ich zostało, potem ja się nagrałam z moim autogramem osobiście. Jeśli ktoś by chciał właśnie do swojej kolekcji, biblioteki, mieć taką pamiątkę z autogramem. Chcę przekazać twój telefon pod spodem? Tak, przekaż mi telefon, tak. Do Leszka kontakt będzie pod nagraniem. Zapiszcie sobie, kto ma ochotę mieć tutaj biografię Gracjany. A ona, ja ją zakończyłam w 89 roku, czy 88. Dalszy ciąg może kiedyś będzie ochota, ale na nowej ziemi to już nie będzie potrzebne, bo to pójdzie w niepamięć. Ale macie instrukcję. Także końcówka, bo to było jeszcze, byłam młoda po ślubie, to jeszcze było takie fajne, było nie, ale to co potem, te lata, tego opisywać już nie będę. Także tylko to, a to końcówki nie bierzcie pod uwagę. To tylko takie było wtedy to zakończenie miłe. Dobra, na tym pozdrawiamy was. Dziękujemy. Dziękujemy i namaste. Hipnozę, idziemy za chwilę. Namaste.